Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w pierwszym w tym roku i po długiej przerwie w jakimkolwiek magazynie na rafałmartyszewski.com. LSD Extra zaczynamy. Dzisiaj gość po sąsiedzku trochę, ale najpierw czołóweczka i jedziemy ogień. Hej! A jak się słowo rzekło, jest z nami dzisiaj Patryk Rolnicki, zawodnik 7R Stolaro Stali Rzeszów, czy 7R Stolaro Stali Rzeszów. Jak to się wymawia? 7R Stolaro Stali Rzeszów. A tak a propos... Tak, z tego co się orientuję. A tak a propos to, cieszę się, że jesteś w Stali Rzeszów już teraz, bo w tamtym roku nie byłeś w Stali Rzeszów. No tak, na pewno fajnie, bo ta nazwa jakoś tak jest bardziej taka, powiedzmy... legendarna dla Rzeszowa i fajnie, że klub wrócił do takiej nazwy. Mhm. Patryk, ja tak z grubej rury od razu będę pytał. W wywiadzie dla Interi nie tak dawno Kamilowi Hynkowi powiedzieli, że sezon ostatni to słabizna w twoim wykonaniu i powiem ci szczerze, jak rozpoczęliśmy współpracę taką formalną, medialną, to tak nie mieliśmy za dużo pracy, bo albo cię nie było, albo byłeś gdzieś tam daleko poza składem. Na pewno do zapomnienia, już nie ma co roztrząsać tego tamtego ubiegłego sezonu. Było jak było i wnioski wyciągnąłem i może być tylko lepiej. No bo gorzej nie będzie na pewno. Patryk, no 24 średnia, 1,5 średnia biegowa, ale to nie to jest takie nawet istotne. Po prostu ten kalendarz chyba tak w mojej opinii ci nie sprzyjał, no bo po 5 punktach w Rzeszowie na inaugurację pojechaliście do niemieckiego Wittstock i tam to się zaczęło tak naprawdę. Pamiętasz ten mecz w ogóle jeszcze? No niestety pamiętam. To nie, to nie jest tak, że kalendarz, no bo kalendarz dla każdego zawodnika taki sam i po prostu trzeba się dostosować i jechać. No to też nie jest tak, że od drugiego meczu mi nie poszło, bo w pierwszym meczu też ja w racji nie pojechałem, bo zrobiłem z tego co dobrze pamiętam 5 punktów z 2 bonusami. To nie jest jakiś szczyt moich marzeń, czy jakaś rewelacja. Od samego początku jakoś tam nie układały się pewne sprawy. Nie wyszło jak wyszło. Mm-hmm. No dobrze, przed nami teraz nowy sezon, nowe nadzieje. Nie będę cię pytał o sprawy takie oczywiste sprzętowo, bo na pewno będziesz sprzętowo dobrze przygotowany. Jak ty w ogóle podchodzisz do tego czasu przed sezonem? Czyli normalnie, wszystko pozamykane. Ja wiem, że ty lubisz siłownie, lubisz baseny, a tutaj jest pozamykane i trzeba sobie radzić, nie? Równie dobrze może uprawiać na świeżym powietrzu, kupić sobie hantle za parę groszy w domu i poćwiczyć. Znaczy generalnie z siłowniami nie ma problemu, bo jeśli mam tam zaświadczenie z klubu, że jestem czynnym sportowcem i po prostu powiedzmy, że no z tego żyję, to tam nie ma problemu, żeby wejść na siłownię i zrobić trening, także to jest ten plus. No wiadomo, na basen też lubię iść, regeneracja na saunę też lubię sobie pójść i to wszystko jest pozamykane, także jest to jakiś tam problem, ale korzystam z ostatnio bardzo modnego morsowania, także jakoś daję radę. To też nie jest tak, że zacząłem morsować, bo to jest modne, ale od trzech lat już. Rozumiem, że już na Instagramie post wstawiłeś. Wstawiłem, oczywiście, że wstawiłem. Wszyscy wstawiają, to czemu mam nie wstawiać? Dobra, no to teraz tak, mam tutaj zestaw pytań od kibiców twoich. Czym się różni tor rzeszowski od tego w Tarnowie? Takie pytanie. Czym się różni? Na pewno no długością. Długością różni się bodajże tam, z tego co dobrze pamiętam, w Tarnowie jest 3 metry dłuższy tor. Ale generalnie różni się całkowicie geometrią. W Tarnowie są długie proste i takie techniczne powiedzmy łuki, a w Rzeszowie po prostu jest takie jakby jajko i dużo... Jeśli jest taka sama nawierzchnia, dużo łatwiej jeździ się w Rzeszowie, bo po prostu mniej techniki, trzeba trzymać tylko fajerę do końca i się jedzie. A w Tarnowie jednak trzeba się troszeczkę namęczyć, żeby tam gdzieś zawrócić, zwłaszcza na tym drugim łuku, ale nie ukrywam, że ten tarnowski tor to jest mój ulubiony na pierwszym miejscu, można powiedzieć. Mm. A tam kiedyś znajomy taki powiedział z Rzeszowa mi, że w Rzeszowie to się prosto jeździ, trzeba szeroko wejść w pierwszy łuk, wyjść wąsko i odwrotnie w drugim łuku, to nie wiem... Zupełna bajka. Znaczy, jak się samemu jedzie, to tak można, ale tak we czwórkę to trzeba pilnować, żeby ktoś tam na pikę nie wjechał. Ale generalnie tak, bardzo, bardzo łatwy jest to, jeden moim zdaniem najłatwiejszych
w Polsce pod względem jazdy, ale nie pod względem dopasowania. Czy ten przepis U24, co o nim myślisz? Czy nie powinien być tylko dla Polaków? Czy generalnie w ogóle jest spoko? No ty pewnie mógłbyś powiedzieć, że to całkiem okej. Znaczy nie, no generalnie to mi, jeśli o mnie chodzi, to gdzieś tam ten przepis troszeczkę mi ułatwił. Ułatwił moją robotę, ale to też nie jest tak, że ktoś mi coś da za darmo. A co do przepisu, czy powinien być dla Polaków? No, to już nie mi oceniać. Tam kluby sobie wybierają, czy wolą Polaków na pozycji do 24 lat, czy obcokrajowców, i to już nie mój biznes z tym, ale faktem jest, że jeżeli chcemy pomagać młodym zawodnikom po wejściu w wieku seniora, to jednak powinniśmy bardziej stawiać na tych chłopaków tutaj z Polski. Mhm. Wracając do trochę do tego, co było, ale też do tego, co powiedziałeś Kamilowi Klinkowi w Interii, że mocno pracujesz z psychologiem. Możesz coś tak szerzej o tym powiedzieć? Wiem, że kiedyś chyba próbowałeś, czy współpracowałeś z Damianem Salwinem, to jest bardzo taki słynny psycholog sportowy. Mhm. Współpracował z PZPN-em, więc to jest postać jakaś znana. Czy to o niego chodzi, czy teraz gdzie indziej próbujesz? Z panem Damianem Salwinem współpracowałem, kiedy jeździłem szef Tarnowy w 2018 roku. I w sumie nasza współpraca trwała, no powiedzmy, że jeden sezon. Gdzieś tam się rozeszliśmy. I od tego czasu z panem Damianem nie współpracuję, ale współpracowałem też już z innymi psychologami. Teraz też współpracuję z jednym z nich, także no, na pewno muszę nad tym popracować, bo to jest, powiedzmy, czyli taka głowa. Moja pięta achillesowa. Głowa to jest taki jakby klucz u Patryka Rolnickiego. Nie tam, no nie łańcuch, nie krzywka, nie opona. Opona też w sumie dobry temat. Głowa. Nie, no sprzęt raczej tam nie, nigdy nie zrzucam winy, bo gdybym mieliśmy na żużlu 30 lat i coś by mi nie pykło w meczu, to bym mógł powiedzieć, że mi, nie wiem, linka od gazu nie siadła, albo gdzieś tam klamka odprzęgła, ale, ale na tym etapie, co jestem, to staram się nie zwalać winy na sprzęt, kiedy to jest niepotrzebne, tylko szukać błędów w swojej jeździe, w swojej głowie, a z tą głową, tak jak właśnie mówię, że jest najwięcej problemów, ale cały czas nad tym pracuję, staram się, żeby to wszystko szło do przodu i jeśli wyeliminuję te błędy, które popełniam w głowie, to będzie dużo lepiej i wszystko zmieni się tam, powiedzmy, o 180 stopni. To się wiąże ze stresem pod taśmą na przykład? Z nerwami? Czy to jest bardziej, czy jeszcze coś innego? O stres też chodzi, ale generalnie mi chodzi o samą presję. I to też nie presję ze strony kibiców, czy działaczy, czy kogokolwiek wokół mnie, tylko presję, którą wywieram sam na sobie. Ja, bo może za dużo sobie narzucam, albo nie wiem, za bardzo chcę i po prostu jak za bardzo chcę, to nie wychodzi. No, tak to działa i po prostu muszę nad tym popracować. Nie bez przyczyny mówią, że trzeba wyluzować w wielu kwestiach w sporcie, jak widać też, ale pomówmy coś o czymś dobrym. Tam z tyłu fajne puchary stoją. Masz raz, dwa, trzy, chyba jest ich trochę. Ale czemu ty masz tyle kasków? A dużo dzwonów zaliczałem i wszystkie tutaj mam połamane. A, no właśnie, no, połamane, okej. Okay. To takich się już nie ubiera, nie? Ale powiem ci, że tak. Wrażenie robią. Te butelki po lewej też całkiem fajnie wyglądają, także... A to takie właśnie w ramach, jak dostanę coś na urodziny, na jakieś okazje, to właśnie nie spożywam, tylko sobie kładę tak, na kółeczkę tak. I się zbierało. Dokładnie, ja podpowiem, to nie widać, by słaba rozdzielczość, ale generalnie one są pełne, także Patryk to się... Tak, żadanie otwarte. Panie Tadeuszu, ale tyle się mówi o tym, żeby nie pić, że szkodzi. Dlaczego? Nie ale kto pije? Dlaczego? A kto mówi, że ktoś pije? Bo ja kupuję. Miałem Dobrze. Jeszcze chyba dwie fajne whisky, ale tata pożyczył i nie oddał do dzisiaj. Tato, pozdrawiamy tatę Patryka, bo bardzo fajny facet. Powiedz mi jeszcze, co teraz przed sezonem, teraz jest to pandemia, szczepienia organizujecie, klub, będziecie szczepieni, czy nie ma takiego tematu w środowisku żużlowym? Czy jest w środowisku żużlowym? Teraz za bardzo nie mam kontaktu ze środowiskiem żużlowym, powiedzmy. Gdzieś tam od czasu do czasu rozmawiam z prezesem, z trenerem, jestem częściej na łączach, ale nie podejmuję raczej takich tematów. Chodzi mi o to, czy coś takiego jest organizowane na przykład, czy wiesz, a może nie wiesz, no nie mówi się, rozumiem, tak? Nie ma czegoś takiego jak klubowe szczepienia na COVID, żeby po prostu wszystkim było... Nie, nic takiego nie ma i szczerze mówiąc, ja się zbyt o tym nie interesuję, bo już o tym COVID tyle... Proszę? Bo szczepionek jest mało. Być może, ale już się tu o tym powiedział, osłuchałem przez ten prawie rok, że już wystarczy. No. Nie wiem, czy widziałeś, że Marcin Najman, słynny pięściarz, bokser, zawodnik wagi ciężkiej,
organizuje MMA dla żużlowców, co jest dla mnie abstrakcyjnym w ogóle pomysłem, ale widziałem tam kiedyś na zdjęciach, do któregoś sezonu mocno tam boksowałeś też, więc czy nie było telefonu od Marcina Najmana? Nie, telefonu nie było. Tak, faktycznie, trenowałem przez jakiś czas Muay Thai, ale to było typowo pod względem przygotować do sezonu żużlowego, a nie pod jakieś pojedynki czy jakieś dziwne gale. Czy zawodnik, który ma kontrakt zawodowy, powinien w ogóle w coś takiego się pchać? Wiadomo, no, kiedyś tam gdzieś Robert Kubica na przykład miał kontrakt w Formule 1 i jeździł w rajdach i stało się, co się stało. I pod tym kątem kontuzji trochę pytam, ale generalnie no, rajdy a F1 to mniej więcej ta sama rodzina, a żużel i MMA to tak średnio chyba, nie? No żużel bardziej z motocrossem połączyła, a nie z mieszanymi sztukami walki, ale no każdy robi co chce i co komu pasuje. A może jest ktoś, kogo byś tak stukł chętniej? Nie wiem, czy to puścimy, ale... Jest kilka takich osób, ale to ja tam już powiedzmy swoje perypetie miałem z takimi sprawami i już nie potrzebuję więcej takich jakichś zamieszek dziwnych i jakiś jestem spokojniejszy teraz. Ale wracając do takich gal, to tak jak mówię, każdy robi to co chce, to co mu pasuje. Jakie ma na to spojrzenie, to już jego sprawa. Ja generalnie to w takiej gali raczej bym udziału nie chciał wziąć. No i chyba kluby mogłyby mieć drżeć, chociaż kluby to drżą nawet jak na Grand Prix zawodnik jedzie albo gdzieś w innych takich zawodach. Generalnie drugi temat, akurat też zrobimy reklamę dzisiaj Interi Speedway, ale takie ciekawe zimowe tematy, zimowo-wiosenne tematy puszczają przed sezonem. Energetyki pijasz? Pijam dosyć często, no lubię sobie tam Red Bulla czy Monsterka wypić i... Wiem, że nie są zbytnio jakieś tam przezdrowe, ale takiego bezcukrowego fajnie sobie klubnąć. Czy może problem, czy nie problem? Nie odczuwasz problemów? Nie, czasami się zdarzyło nawet dziennie wypić tam 3 Red Bullki. No, żyję, jest okej. Okay. Dobrze. Moi drodzy, Patryk Rolnicki żyje, chce mieć średnią 2,86 w minimum w drugiej lidze i potem aspirować do pierwszej ligi, a potem to już w ogóle tak bym chciał. W ogóle Grand Prix. Grand Prix to koszty, Patryk. To nie wiem, czy się tak pchać takie Grand Prix. No to też nie można. Fajnie by było tam sobie pooglądać. A propos kosztów, portfel sponsorów zbudowany już na sezon? Znaczy na pewno każdy kolejny tam powiedzmy darczyńca jest mile widziany. Generalnie ciężko mi też znaleźć jakiś nowy po moich ostatnich dwóch sezonach, ale działam tam, mam tam zaufanych ludzi, którzy pomagają mi od samego początku, jak jeżdżę od powiedzmy 16 roku życia, także nie jest źle i tam na pewno budżet przed sezonem się zepnie. To ja tak tylko powiem, że drodzy sponsorzy, Patryk Rolnicki to nie tylko zawodnik profesjonalny, ale przede wszystkim bardzo fajna postać, którą warto zainwestować. Chłopak normalnie z wigorem, który reklamę zrobi porządną. Porządną reklamę, teraz będzie U24, to będzie ten loga prezentował bardzo często. Mam nadzieję, że z przodu. Z przodu, właśnie. A wiesz, co mnie urzekło jeszcze? Jak powiedziałeś w wywiadzie z Kamilem, że to wcale nie jest przesądzone, że ty musisz pod U24 jeździć, bo może doprowadzisz do tego, że cię trener wystawi pod jedynką albo dziewiątką. Czemu by nie? No tak, też tak może być. Kiedy jak tam na treningach czy na sparingach będę się prezentował dobrze, powiedzmy na równi z starszymi zawodnikami, albo nawet i troszeczkę lepiej, to trener też ma takie prawo wystawić mnie pod innym numerem, a pod numerem U24 wystawić zawodnika też pasuje tego pod ten przepis, pod ten numer i jest duże pole do popisu. Do czego? Do czego? Pole manewru. Pole manewru, właśnie. Po treningu zmęczony jestem już. Tak jest. Widzicie, ambitny chłopak przede wszystkim. Cóż, Patryk, chyba nam się fajna rozmowa zaczęła kleić, ale czas nie jest z gumy. Internauci też już pewnie już mają nas dość. No to co? Czekam na sezon. Zniecierpliwieni. Kiedy tam macie jakieś pierwsze wyjazdy? No na pewno do końca lutego będą przygotowania fizyczne, takie
tak na grubo, a potem wiem, że mamy sparingi z Krosnem i Sarnowem. Mhm. Też fajna sprawa, ale dokładnych dat nie znam. To już. Kiedy to będzie, to będzie. Na pewno będziemy przygotowani w 100% już do sparingów, żeby się przygotować do tych pierwszych kolejek dobrze. Jak się słowo rzekło, bardzo dziękuję. Patryk Rolnicki, zawodnik 7R Stolaro, Stali Rzeszów. To już tam naprawdę na Podkarpaciu dwie mocne ekipy się szykują, w sensie no, jedna mocna, bo historycznie mocna, a druga po prostu przebojem się wdarła do tej pierwszej ligi. Oczywiście mowa o Wilkach Krosno. Bardzo fajnie, że to się wszystko dzieje na południu. Patryk, bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dzięki wielkie. Rafał Martuszewski, zapraszamy na więcej. Niedługo LSD w pełnym składzie. Będzie Konrad Marzec, będzie Mateusz Dziopa, Tomasz Kania i... A jeszcze wiele osób innych też przyjdą komentować to, co dzieje się w żużlowym świadku. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał gdzieś tu albo tam. Znajdziecie i do zobaczenia. Cześć.